Witajcie kochani w kolejnym filmie, o którym mnie prosiłyście, czyli o moje ulubione pomadki. Głównie skupiłam się na pomadkach nude. Wiem, że najbardziej interesują Was pomadki takie matowe, zastygające, ale też mam kilka takich klasycznych, które chciałam Wam pokazać. Będę chciała Wam wszystkie pokazać na ustach, jak wyglądają. Mam nadzieję, że moje usta i mój makijaż to wytrzyma. Pokażę Wam też swatche i postaram się Wam wrzucić też ceny tych produktów. Zacznijmy może od pomadek Golden Rose, bo ich zdecydowanie mam najwięcej. Ta firma produkuje jedne z najlepszych pomadek, które są przystępne cenowo. A wśród nich można znaleźć wiele kolorów, wiele też wykończeń, także każdy znajdzie coś dla siebie w ich asortymencie. Myślę, że jeśli mnie oglądacie, to już znacie serię Nude Look, która jest bardzo komfortowa na ustach, świetnie się nosi, mają bardzo ładne, naturalne odcienie. Moje ulubione to są Rosy Nude i Just Nude 03 i 01. Przepiękne pomadki, bardzo ładnie się rozprowadzają na ustach, ładnie kryją. Nie są to takie mega zastygające pomadki, które jak nałożycie je rano, to będą z Wami do końca dnia. Ale to jest ten typ pomadek, które jak nałożycie są bardzo komfortowe, nie ściągają ust. Wręcz wytestowane, gdy ktoś ma nawet delikatnie spierzchnięte usta, to bardzo ładnie pokrywają je, nie wysuszając, nie podkreślając tych właśnie wysuszonych skórek, ale pięknie się poprawiają. Więc jeśli chcecie taką pomadkę, która ma ładny odcień, bardzo komfortowo się nosi i nie przeszkadza Wam to, że będziecie sobie poprawiać i wsadzać ją sobie do torebki, poprawiać je w ciągu dnia, to bardzo serdecznie polecam serię Nude Look. Kolejna pomadka z Golden Rose, bo teraz pojedziemy tak tematycznie, z serii Soft and Matte. Akurat tutaj mam odcień 102, to jest przepiękny nudziak, przepiękny. Tych pomadek z tej serii mam chyba, mogłabym powiedzieć, najwięcej. One też pięknie wyglądają, one są właśnie tak jak nazwa wskazuje, taki delikatny mat. One też super nie zastygają, ale są odrobinę trwalsze już niż tamte. Mają bardzo kremową konsystencję, pięknie się uprawiają, pięknie się noszą i mają świetne odcienie. Od pięknych nudziaków, zaczyna się od pięknego, chłodnego brązu, przez neutralne brązy, po korale, czerwienie, róże. Także z tych pomadek mam, chyba mogę powiedzieć, że całą kolekcję. Kolejna kolekcja, jedna z nowszych, ale już myślę, że w większości znana. My Matte Lip Ink. To są już pomadki, które zastygają mocno, ale nie w taki wysuszający i skorupowaty sposób. One zastygają, ale się pięknie utrzymują i nie przesuszają ust. Bardzo ładnie kryją, mają świetny aplikator, piękne kolory. Jeden z moich ulubionych to jest 03, bardzo lubię też kolor 02. I piękny kolor, jeśli lubicie takie pudrowe róże, takie brudne róże, to 05. Przepiękny kolor, mają też w asortymencie piękne, ciemniejsze brązy, czerwienie, borda, także możecie sobie sprawdzić, ale te pomadki bardzo, bardzo polecam. Także myślę, że ta, jeśli ktoś zastanawia się, jaką pomadkę wybrać na ślub czy na wesele, to myślę, że ta jest godna polecenia, bo będziecie z niej bardzo zadowoleni. A teraz stary klasyk. To są te Longstay, seria Longstay z Golden Rose, stary klasyk, ale w tej już nowszej kolekcji, to jest numer 33, piękny nudziak, bardzo ładny kolor, to są pomadki już bardzo mocno zastygające, jeśli macie dobrze wypielęgnowane usta, to jeśli nałożycie je rano, to będą z Wami do samego końca imprezy, czasami wręcz totalnie bez poprawiania. Tutaj właśnie przy tej pomadce trzeba uważać, jeśli chodzi o poprawianie jej w ciągu imprezy. Jeśli chcecie ją poprawić, trzeba robić to bardzo cieniutką warstwą i tylko delikatnie od środka te miejsca, które Wam się gdzieś wytarły i zjadły. Nie róbcie tego po całości, bo z niej może się zrobić taka nieestetyczna skorupa, ale jeśli lubicie mocno zastygające pomadki, tą bardzo polecam. Świetny odcień też z takiej troszkę jaśniejszego nudu. To jest odcień 13. Wiele makijażystek go używa.
Także to są takie najbardziej kultowe kolory, właśnie 13, ten 33, który ja mam. Z tej serii też mam mnóstwo pomadek, ale powiem Wam szczerze, że powoli od nich odchodzę, zwłaszcza na sobie, bo dla mnie powoli już są za bardzo wysuszające i mam pomadki, które na ustach wyglądają bardziej gładko, tak satynowo, a nie tak typowo matowo. Wiem, że miały być same takie typowe matowe pomadki, ale ten krajon z Golden Rose w odcieniu 0,10 naprawdę zasługuje na Waszą uwagę. Kredki tego typu myślę, że w większości kojarzą się z taką kiepską trwałością, z tym, że trzeba to ciągle poprawiać, że ciężko wyrysować nimi swoje usta. Ale nic bardziej mylnego. Ta seria z Golden Rose również jest świetna. To jest piękny, zgaszony róż, bardzo twarzowy. Niejedna panna młoda myślę, że będzie bardzo zadowolona z tego koloru. Jeśli lubicie takie odcienie, to koniecznie musicie spróbować tej pomadki. Ona bardzo fajnie się trzyma, pięknie się poprawia. Myślę, że idealnie też będzie się prezentowała na ustach pani w eleganckim wieku, bo ona nie podkreśli pewnych już nierówności skóry. Pięknie można nią wyrysować swoje usta. I mimo, że jest w takiej klasycznej formie, to bardzo ładnie się trzyma. Więc myślę, że możecie ją spróbować. To nie jest wykręcana pomadka, trzeba do niej temperówkę, tylko że z tą większą końcówką. Nie z tą malutką, tylko z tą większą. To idąc tak cenowo, kolejną drogeryjną, że tak powiem, pomadką. Drogeryjną dlatego, bo można ją dostać w Contigo. To jest pomadka firmy MOV w odcieniu Wallflower. I ją dzisiaj możecie zobaczyć na moich ustach. Nie jest to typowy nudziak, jeśli chodzi o, powiedzmy, takie tonacje brązowe, ale przepiękny róż. Ona wygląda na ustach bardzo gładko, jest bardzo komfortowa, a dosłownie jest dostępna za grosze. Zapłaciłam za nią kiedyś, nie wiem, 5 zł. Ta marka w ogóle jest często w promocji, więc jeśli byście chciały właśnie taką pomadkę ze świetnym aplikatorem, dzięki któremu bardzo łatwo możecie sobie wyrysować kontur ust, taki języczkowy aplikator. Pięknie można nim zaznaczyć łuk Kupidyna. Myślę, że bez konturówki spokojnie poradzicie sobie z wyrysowaniem ust tą pomadką. Przepiękny odcień, świetna trwałość. Jeśli chodzi o poprawianie tej pomadki w ciągu dnia, nie ma z tym najmniejszego problemu. Ta pomadka jest naprawdę świetna. Za takie pieniądze to już w ogóle. Idąc tropem pomadek łatwo dostępnych, drogeryjnych, to chcę Wam pokazać kolejną pomadkę, tym razem z firmy Vibo. To jest pomadka ze współpracy ze Stysiem. I ja ją mam w odcieniu chyba dwójeczka. Ta pomadka jest prześwietna. W ogóle w tej kolekcji są świetne pomadki, zwłaszcza dla osób, które mają bardzo jasną karenację, bo tam są bardzo jasne kolory. Ale ten kolor jest cudny, bardzo twarzowy. Myślę, że wielu osobom będzie pasował. Typowy nudziaczek. Kolejna świetna drogeryjna ślubna propozycja. Świetnie się trzyma, pięknie się aplikuje na ustach. Bardzo ładnie się, jeśli się zjada, to bardzo ładny sposób i również można ją pięknie poprawić. Kosztuje niewiele, a naprawdę warto spróbować. Kolejną pomadką, którą spokojnie możecie dostać w drogerii, to jest pomadka z NYX-a, seria Lingerie XXL. To jest kolor Turn On 02. On jest cudny. I to też jest bardzo charakterystyczna pomadka, bo ona w porównaniu ze wszystkimi tamtymi ma troszkę inną konsystencję. Ona jest trochę bardziej wodnista, więc przy aplikacji tej pomadki trzeba uważać. Wręcz polecam zebrać nadmiar tej pomadki z opakowania, żeby Wam się naraz za dużo nie zaaplikowało na ustach. I ona po czasie pięknie zastyga, bardzo ładnie wygładza usta, jest bardzo trwała. Ma też świetny ten języczkowy aplikator, tak samo jak w przypadku tej pomadki z MOV. Także ja mam tylko ten odcień. Wiem, że gama kolorystyczna tych pomadek jest niesamowicie szeroka. Muszę sobie sprawdzić też inne kolory, ale naprawdę pomadka jest świetna, naprawdę.
Kolejna druga rynna pomadka, tym razem klasyczna, ale jakże piękna pomadka z firmy Pierne, numerek 39 Warm Words. Bardzo fajna pomadka, jeśli lubicie klasyczne, kremowe pomadki, to naprawdę ją bardzo polecam. To jest taka typowa, kremowa pomadka z błyszczącym wykończeniem. Ona nie jest matowa, ale bardzo ją lubię. Jest naprawdę świetna. Pięknie się aplikuje na usta, nie rozlewa, mimo to, że jest kremowa, fajnie się utrzymuje. Wiadomo, że takie pomadki bardzo dobrze się poprawiają ze względu na swoją konsystencję. Ja ją kupiłam w drogerii Hebe, bo tam można dodać Pierrynę. Chyba w drogerii Natura też jest Pierrynę. Jeśli lubicie takie właśnie klasyczne pomadki, to odsyłam Was właśnie do tych drogerii. I kolejna matowa pomadka w cudnym, typowo ślubnym odcieniu z serii Affect, z firmy Affect, odcień Sweet Temptation. Ja mam wszystkie pomadki właśnie z tej serii, ale ten odcień szczególnie jest, no, jest moim ulubionym. Naprawdę jest świetny. Myślę, że pasuje w większości typów, dla większości typów urody. Aplikuje się świetnie. Do tego też możecie sobie dokupić konturówki w tych samych odcieniach albo sobie mieszać te konturówki, jeśli chcecie sobie zrobić efekt ombre. No, te pomadki są naprawdę super. Jeśli chodzi o trwałość, to nie jest jakaś ona taka, wiecie, całodniowa, totalnie bez żadnych poprawek, ale no, myślę, że ona jest warta uwagi. A teraz pomadka Desi Cosmetics. Jestem ciekawa, czy w ogóle słyszeliście o tej marce. Ja te pomadki i w ogóle produkty z tej serii kupuję w Moi Store, które jest w Tarnowie na ulicy Wekslarskiej obok rynku, albo można też produkty te kupić online właśnie na sklepie Moi Store. I ten kolor jest świetny. To jest odcień Olive 02. To też są mega komfortowe pomadki. Bardzo fajnie się noszą, bardzo fajnie też się utrzymują, pięknie się poprawiają. I ten odcień jest wybitny, naprawdę ten odcień jest wybitny. Mam jeszcze jeden bardziej taki brązowy, ale ten to jest mistrz. Jeśli nie wiem, co nałożyć na usta, a chcę mieć taki jak najbardziej neutralny kolor, zbliżony do koloru swojego ust, chcę mieć pewność, że będzie fajnie wyglądał, nie będę musiała go poprawiać podczas jakiegoś tam wyjścia, to ten jest naprawdę świetny. A potem wrzucacie sobie do torebeczki, gdy Wam się gdzieś coś delikatnie wytrze, poprawiacie i nie ma z tym najmniejszego problemu. Nie jest już taka bardzo tania, ale myślę, że też nie jest jakaś też wybitnie droga. Te produkty są naprawdę fajne i jeśli ich jeszcze nie znacie, to sobie wypróbujcie. Kolejna pomadka to pomadka z Inglota. Gdy poszłam kupować te pomadki, to pani mi mówi: proszę pani, to jest odcień typowo ślubny. Wiele makijażystek używa je właśnie na swoich pannach młodych. To jest odcień numer 16. I to jest różyk, idealny do jakiegoś ślubnego takiego stylu boho, wiecie, kwiatki we włosach i ta pomadka, no cudnie. Naprawdę bardzo fajnie się trzyma, to jest jedna z bardziej trwałych pomadek, porównywalna myślę, że z tym NYXem. Konsystencję też mają dość podobną, bo to też jest taka bardziej lejąca konsystencja. Nie taka bardzo sztywna, więc fajnie można z nią pracować, tylko tu trzeba uważać, bo ona dość szybko zastyga i ona zastyga dość mocno. Nie na skorupę, ale to jest pomadka, która naprawdę jak zastygnie, to już ciężko ją ruszyć. Ja czasami jak ją mam na ustach, to w ogóle płynem micelarnym jest mi ciężko ją zmyć. Ona się tak trzyma, że po prostu myślę, że panna młoda, która wybierze tą pomadkę i ten odcień, będzie zadowolona. Mam też z tej serii fuksjowy odcień i myślę, że jeśli o takie ciemniejsze odcienie chodzi, to możecie być spokojne. Tak samo, że ta pomadka przetrwa z Wami całą imprezę od samego rana aż do samego wieczora. I tak na szybko, bo widzę, że już mi bateria pada. Pomadka z MAKA. Matowa pomadka z MAKA w odcieniu Velvet Teddy. O tą pomadkę często pytałyście mnie w filmie z Krakowa. To właśnie ja tam miałam tą pomadkę. Kiedyś była promocja na Douglasie i stwierdziłam, skuszę się. I skusiłam się na ten najbardziej kultowy odcień Velvet Teddy. I to jest matowa pomadka.
Także ona też sobie fajnie zastyga, świetnie się trzyma, zresztą tak jak widzieliście na tamtym vlogu. Ja ją miałam tam cały dzień i chyba ani razu jej nie poprawiłam. A jedliśmy tam, jedliśmy lody, no wiecie, także naprawdę jeśli chodzi o taką klasyczną pomadkę matową, to ona świetnie się sprawdza. Mam też z tej serii odcień Blanketty. To już jest kremowa pomadka, nie taka matowa, tylko kremowa. I ona służy mi bardziej jako takie rozjaśnienie ust, bo dla mnie jest zbyt jasna. Myślę, że dla jaśniejszych karenacji, czy ktoś ma jaśniejszą czerwień wargową, to jak najbardziej, albo do na przykład robienia efektu ombre z ciemniejszą konturówką. A dzisiaj wszystko, pokazałam Wam wszystkie moje ulubione pomadki. Myślę, że o żadnej nie zapomniałam. Bo tak naprawdę ja pomadek mam bardzo, bardzo, bardzo dużo i często dokupuję sobie nowe, gdzie wejdę do sklepu i zobaczę jakiś fajny odcień, to od razu sobie biorę, więc mam taką kopę tych pomadek, ale to są takie, które na co dzień używam najczęściej albo gdzieś wychodzę i chcę mieć pewność, że ta pomadka będzie ze mną na ustach cały czas. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Możecie mi napisać w komentarzu, jaka jest Wasza ulubiona pomadka i czy znacie którąś z tych pomadek, a która była dla Was zaskoczeniem i chętnie sobie ją kupicie. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Dajcie łapkę, kliknijcie, subskrybuj kanał, żebyście byli na bieżąco z moimi filmami. Do zobaczenia!